Wszechmogący Boże, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy powściągali nasze zmysły od grzesznych nadużyć i z Twoją pomocą zachowywali słowa życia wiecznego. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Cześć Boże, cześć, witam każdego z Was w kolejny już piątek Wielkiego Postu. Trzeci tydzień przed nami, a właściwie kończy się ten trzeci tydzień i my cały czas wędrujemy, nawet już nie wiem, który to jest 24 albo 23 odcinek, to będzie zresztą ponumerowane, to myślę nie jest ważne, ale idziemy do Jerozolimy już za kilka tygodni. Wigilia paskalna, jeszcze wcześniej całe Triduum paskalne i to jest nasz cel wędrówki. Nie tylko chcemy jej, żeby gdzieś dojść, tylko żeby przede wszystkim dokonała się w nas przemiana. Przemiana, która jest zawsze łaską Pana Boga. Dlatego potrzebujemy takiego mocnego przygotowania przez Jego Słowo, umocnienia w tej wędrówce. Cieszę się, że jesteście, że jesteśmy tutaj razem, że idziemy, że wędrujemy, że się nie zniechęcamy. Dzisiaj też piątek, więc tym bardziej zachęcam Was do podjęcia jakiejś pokuty, postu, wyrzeczenia, umartwienia, by łączyć się z męką Chrystusa, by może znaleźć czas na to, by pójść na drogę krzyżową lub chociaż chwilę w swoim domu podarować Krzyż Święty lub obraz przedstawiający mękę Jezusową, by to swoje serce jeszcze bardziej rozkochać Panu Bogu. Bo tu nie chodzi tylko o jakieś wzruszenia, tu nie chodzą emocje, tylko chodzi o rozkochanie, o miłość, która jest czymś więcej niż uczuciem. Kochani, na początku pierwsze czytanie i niezwykłe słowa Pana Boga, które kieruje do nas, kiedy mówi: wróć do mnie Izraelu, wróćcie do mnie. Zgrzeszyliście, ale ja chcę was bardzo obdarzyć miłością. Pan Bóg, który wręcz nawet może stoi, może klęczy przed nami, który prosi nas o to, żebym do Niego wrócił. Bo Pan Bóg dobrze się czuje w mojej obecności, w moim towarzystwie. I kiedy ja odchodzę od Niego, kiedy zamykam się na Niego, to zadaję też w jakimś sensie bardzo konkretny ból Panu Bogu. Bóg cierpi z mojego powodu. Bóg cierpi, kiedy odchodzę, kiedy grzeszę. Pamiętamy te momenty w Ewangelii, kiedy Jezus płakał nad śmiercią Łazarza, która też jest jakimś symbolem grzechu. Płakał nad wizją ruiny Jerozolimy, która też jest symbolem grzechu. Bóg, kiedy widzi mój grzech, to płacze nade mną, bo tak bardzo jestem dla Niego ważny. Wielki Post jest też po to, żeby sobie to przypomnieć. Po tych trudnych słowach wczorajszych, o tym podziale, w tym takim spustoszeniu, słyszymy dzisiaj słowa takie kojące, których też potrzebujemy. Izrael doświadcza, że już nie ma koni, nie ma jakiejś siły w sobie. To jest tak, chciałem też o czymś powiedzieć, to też tutaj dzielę się na rekolekcjach takim nie nowością, ale też takim doświadczeniem, czymś, co też na nowo odkrywam, na temat grzechu, że wiele razy o tym mówiłem, a gdzieś na nowo poprzez też swój przykład. To też się czasem, też w moim życiu czego doświadczam, też jako człowiek, że grzech jest bardzo taki, że łasi nas, nie? Tak bardzo się reklamuje. Szatan jest świetnym PR-owcem. Ale wiemy, że oprócz tego, że jest PR-owcem, to jest kłamcą. I on nas kłamie. Myśli, że kiedy zainwestujemy w taką ludzką siłę, ludzką rzeźbę, ludzką kondycję, nie może, że to nie jest ważne. To jest ważne, ale nie może być najważniejsze, nie może nam przesłonić Pana Boga. Że jak zainwestujemy w bogactwo, w piękno, w urodę, to też jest dbaniem o ciało, ale właśnie znowu nie może mi przesłonić Pana Boga, nie może być moim bożkiem. Coś, co będzie jakimś taką ludzką zdobyczą, że to wszystko, jeżeli to będzie właśnie stanie się takim moim bożkiem, to mi tak naprawdę prędzej czy później doprowadzi do jakiegoś nieszczęścia i runę w przepaść. I wiele dlatego nieszczęść nosimy w sobie, dlatego że za bardzo ufamy sobie, za bardzo wpatrujemy się i uwielbiamy, adorujemy swoje ciało, swoje awanse, swoje sukcesy, swoje medale, swoje trofea. To są nasze takie ołtarzyki, które stawiamy sobie. Czy też stając nieustannie przed lustrem, cały czas patrzymy w siebie. I grzech to jest takie wypowiedzenie nieposłuszeństwa Panu Bogu, powiedzenie, że nie chcę Tobie służyć. Ale Pan Bóg będzie cały czas mimo wszystko do mnie czekał i mówi:
popatrz, jak ten grzech też cię pustoszy, jak on cię rani, bo to też jest doświadczenie przecież grzechu. O czym często też o tym, to o czym też często tutaj mówię. Mogę coś tak z tymi składniami ostatnio jest kiepsko. No właśnie, że kłamca, diabeł tak robi, żeby nas zniszczyć i chodzimy tacy poranieni. Dlatego dzisiaj Pan Bóg mówi, będę dla ciebie jak rosa, będę dla ciebie jak ukojenie, jak rosa na pustyni, bo grzech nas wysusza, czyni z naszego serca pustynię, gdzie nie ma życia, gdzie jest śmierć, gdzie są skorpiony, gdzie są żmije, dlatego czasem tak kąsam i smagam tym jadem żmijowym wokół siebie, bo moje serce jest wypełnione grzechem. No właśnie, dlatego Pan Bóg chce przyjść do mnie z uzdrowieniem. I ratunkiem na uzdrowienie, powiedzmy, nie ma tutaj żadnych jakichś 10 kroków do uzdrowienia z grzechu. Tylko jest to, co mówi dzisiaj Jezus w Ewangelii. Będziesz miłował Pana Boga swego, swojego serca, z całej swojej duszy, z całej swojej mocy, a bliźniego swego jak siebie samego. Lekarstwem na grzech jest miłość. Jakkolwiek to brzmi, to jest miłość Pana Boga. Że nie pozbędziemy się grzechów, nałogów, nie wyjdziemy z tego, jeżeli nie podejdziemy z postawy miłości. Postawy zakochania, postawy doświadczenia też miłości, że jestem kochany przez Pana Boga. I On też do tej miłości mnie zaprasza i chce, żebym w tym wszystkim współuczestniczył. To jest droga. I tego doświadczam, że wiele razy w życiu się gdzieś tam smagałem i zmagałem w tym wychodzeniu z moich grzechów, z moich słabości i przeróżnych, różnych, różniastych sytuacji. I mogłem się pogrążać bez nadziei i w rozpaczy, dopóki aż nie zacząłem na to patrzeć z miłością, czy też próbować ogarniać to sercem, całym swoim sercem, całą swoją duszą. Że Panie Jezu, może jestem grzeszny, jestem, tylko może. I słuchajcie, to było dla mnie jakieś rewolucją. Nie? Pamiętam, ile lat to temu było, ale pamiętam, że w pewnym momencie takiego swojego życia stanąłem takiej totalnej prawdzie przed sobą i wobec swoich grzechów, słabości, powiedziałem, no jest jak jest. I powiedziałem, ale kocham Cię, Panie, z całym sercem. I wiem, że dla Pana Boga to jest w tym momencie najważniejsze. Że Pan Bóg patrzy na moje serce i czasem takie wykoślawione i właśnie pełne takich plugactw grzechowych. Ale Pan Bóg czeka na to słowo kocham. Kocham Cię. Tylko mnie kochaj, jak to Roman Sidło, o którym mówiłem na rekolekcjach tutaj w Kostrzynie. Do tego Cię dzisiaj też zachęcam. Usłyszeć te słowa Pana Boga o tej miłości, doświadczyć tej miłości, że naprawdę jesteś kochany i Pan Bóg Cię kocha z Twoim grzechem. Taka pieśń wspólnoty miłości ukrzyżowanej. Jestem kochany z moim grzechem. W słabości pokochał mnie Pan. W grzechu pokochał mnie Pan. Bóg całuje moje rany, przyczynione przez grzech. By okazać mi czułość, by okazać mi bliskość, by okazać mi, jak bardzo jestem dla Niego ważny. Odpowiedz na to miłością. Wtedy nie muszę tak naprawdę nic robić, tylko kochać. Z tej miłości potem wynikają oczywiście pewne uczynki i wychodzenie. I zobaczenie, że ten grzech to jest jakiś badziew, jakaś, przepraszam, chińszczyzna totalna. Za 5 groszy. To moje życie. A z Bogiem to wszystko ma, to wszystko jest bezcenne i to ma wtedy dopiero smak i sens. Do tego Was zapraszam, dziękuję Wam za dzisiaj, za wspólne spotkanie przy Słowie Bożym. Zapraszam Was, żeby się Słowem ze Słowem też spotkać dzisiaj. Też jak Ty to też rozumiesz, oczywiście ciągle Was będę zapraszał. Mam nadzieję, że kiedyś doczekam. Żebyście się też podzielić swoim komentarzem, swoim słowem, z przeczytanego słowa dzisiejszego, czy z tego, co też ja powiedziałem. Czy w ogóle jakieś takie potrzebujemy ciągle pokrzepienia. Nie, że jakiś mam jakiś głód, żeby ktoś na siłę coś pisał. Nie, tylko po prostu, że jesteśmy i to jest też takie ważne. Właśnie. I świat nas też potrzebuje. Naszego takiego wspólnego dzielenia, nie tylko mojego, ale też waszego, każdego. Tego, że jest miłość, że jest na świecie miłość. Nie? To miłość jest Pan Bóg. Ta miłość silniejsza od grzechu, silniejsza od śmierci. Tego bardzo, bardzo potrzebujemy. Kochani, dzisiaj jest piątek, ale wybaczcie, chyba dzisiaj jednak nie będzie Drogi Krzyżowej, tak jak zapowiadałem przez ten Wielki Post. Są dostępne 3 drogi krzyżowe, one tam trochę się, nie wiem, cieszą, nie cieszą, nie chodzi o popularność, tylko czy tam oglądalność, słuchalność, żeby się nimi pomodlić. Oczywiście dzisiaj jest miliony różnych takich podpowiedzi, jak te drogi krzyżowe przeżywać, więc też rozumiem Was. Ale zapraszam Was, żeby pewnie one może gdzieś też się ukażą, gdzieś, żeby z nich korzystać, przez dzisiaj wybrać sobie. Są takie 3, powiedzmy, takiego mojego autorstwa, jedna autorstwa siostry Bogny Młynarz.
siostry ze Zgromadzenia Duszy Chrystusowej. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to trwa nowena przed uroczystością świętego Józefa Oblubieńca. I z tej też racji zapraszam Was, to już na kanale Redemptoryści Kraków, ale może też gdzieś jakby to coś znalazło tutaj miejsce, to też będzie odniesienie, żeby do tego też zerknąć. Tam jest słowo, jest komentarz i modlitwa do świętego Józefa. Więc nie tylko gadanie, ale też modlone, do czego Was też zapraszam. Oczywiście też można korzystać z innych źródeł, jak najbardziej. No to jest tyle. Coś nam tam YouTube czy Facebook obcina zasięgi. Tego tym bardziej, gdybyście chcieli dać jakieś kciuka, jakieś serduszko, bo to wtedy zwiększa zasięg. I ktoś inny też może zobaczyć. No znowu, to nie chodzi też o ilość oglądalności, tylko że dzięki Tobie, mnie, ktoś może też trafić na Boże Słowo i może też coś dla siebie wziąć. Może też podesłać komuś linkiem, dzisiaj taki uczynek zrobić, na przykład umartwiający albo dobry uczynek i podzielić się tym słowem dalej. No i to chyba jest tyle. Kochani, życzę Wam dobrego naprawdę piątku. Ja jeszcze nagrywam to z Kostrzyna, ponieważ tu jeszcze chwilę jestem. Choć w tym momencie, kiedy to oglądacie, to jestem zapewne w Szczecinie. I w niedzielę rozpoczynam kolejne rekolekcje w Gryfinie. To już diecezji szczecińsko-kamieńskiej, tuż pod Szczecinem. Dlatego też będę Was wtedy prosił bardzo, bardzo o modlitwę. No i tyle chyba, bo się rozgadałem. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże.